Wow, Marley pędzi bardzo szybko. Żaden deszcz nie powstrzyma naszego monster trucka. Wow! O-o! Chyba tam utknął. Wszystko w porządku, Marley? Całe szczęście, że nic ci nie jest. Ale musimy cię stąd wyciągnąć. Poziom wody się podnosi. Hej, Penny! Penny! Szybko sprowadź pomoc, bo Marley zaraz się utopi. Piklo, czy możesz wystrzelić znak superciężarówki? Mamy bardzo ważne zadanie. Hej, Carl, czy chciałbyś wyjechać na dwór? Chyba ktoś cię wzywa do akcji. Marley miał mały wypadek i ześliznął się z błotnistego wzgórza prosto do rzeki. Poziom wody się podnosi. Będziesz potrzebował wysokiej przyczepności. Wow! Jesteś super jeepem! Dzięki tym wielkim kołom, bez trudu przemieścisz się po tym błocie. Okej, super jeepie. Ruszajmy na ratunek Marleyowi. W drogę! Głowa do góry, Marley. Super ciężarówka już tu jest i zaraz cię uratuje. Dasz radę wyjechać, Marley? Spokojnie, super ciężarówka zaraz coś wymyśli. Wow, te koła mają super przyczepność. Dzięki, super ciężarówko. Uratowałeś życie Marleyowi. Następnym razem uważajcie, kiedy pada deszcz. Jezdnie są wtedy bardzo śliskie. I do zobaczenia w następnym odcinku.
Hej, Bobby. Cóż za piękny dzień na pływanie. Zobacz, tam jest Fran. Pewnie wraca z wakacji z Tomem i Piklą. Cześć, Fran. Może zatrzymasz się i pokażesz Bobiemu, co przywiozłeś ze sobą? Bobby, będziesz musiał zarzucić kotwicę. Frank, czy masz coś do pokazania Bobiemu? Nowe okulary słoneczne? Super ekstra! Pojedziemy pokazać innym przyjaciołom? Co się stało? Twoja kotwica się zablokowała? Spróbuj jeszcze raz. Wygląda na to, że utknąłeś. A prąd staje się silniejszy. Hej, Frank, wróć szybko! Kotwica Bobiego się zablokowała. Uważasz, że powinniśmy zawiadomić super ciężarówkę? Frank, czy mógłbyś nam pomóc? Karl, Bobby ma kłopoty. Nie może wyciągnąć kotwicy. Możesz przyjechać nad rzekę i mu pomóc? Rekin? Doskonały pomysł, Karl. Nie mogę się doczekać, aż to zobaczę. Niemożliwe! To jest fenomenalne! Jesteś gotowy, super ciężarówko? Doskonale! Zatem jedziemy! Już tu jest! O nie! Spróbujemy jeszcze raz? Tylko tym razem mocniej. Doskonale, super ciężarówka!
O nie! A gdzie się podziała superciężarówka? Wow, ta akcja ratownicza była niesamowita! Do zobaczenia następnym razem! Uważaj, Piotrze! Czy wszystko w porządku? Pękła ci opona? O nie! I jak teraz dostarczysz wszystkie paczki i listy? Poprosisz super ciężarówkę o pomoc? To świetny pomysł! Hej, Jeremy! Czy mógłbyś zawiadomić super ciężarówkę? Piotrowi wybuchła opona, a musi dostarczyć wszystkie paczki i listy dla naszych mieszkańców! Hej, Karl. Czekasz na coś? A, na swój nowy kapelusz ma przyjść pocztą? Piotr Listonosz potrzebuje twojej pomocy. Czy mógłbyś przyjechać? Co przetransformujesz się tym razem, Karl? A, to nowa transformacja? Samochód pocztowy? Ale klawo, nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć. Wow! Wyglądasz zupełnie jak super samochód pocztowy! Jedźmy szybko i pomóżmy Piotrowi rozwieźć pocztę! Hej, Piotrze! Super ciężarówka już tu jest i zaraz ci pomoże. Najpierw potrzebujesz nowego koła. Doskonale, jesteś już gotowy. Super ciężarówka pomoże ci dostarczyć te wszystkie paczki. A Piotr też będzie dostarczał listy i paczki w tym samym czasie. Co najpierw, Karl? Dobrze, jedźmy zatem. Wow, Karl! Nie mamy czasu na postoje. Mamy dużo poczty do rozwiązania. Oh.
I gdzie teraz, Karl? Już wszystko, Piotrze? A ty, super ciężarówko? Masz ostatnią paczkę? Ale nie wiesz, gdzie ma być dostarczona? Zobaczmy na GPS-ie. Ona nie mówi ci, gdzie ma być dostarczona. Ta paczka jest dla ciebie, Karl? Myślę, że super ciężarówka mogłaby mu to dostarczyć. Do zobaczenia później, Piotrze. Paka! Dziękujemy! Hej, Sam! Wow! W tej zimy oczyściłeś mnóstwo śniegu z ulic. Dzieciaczki to uwielbiają! Haha, tyle zabawy! Mała Katie jest taka odważna! Ta kupa śniegu jest bardzo blisko zjeżdżalni! Sam? Myślisz, że jest to bezpieczne miejsce, żeby składować śnieg? Zatrzymaj się! Mała Katie, nie jedź z tej strony! O nie, czy wszystko w porządku, mała Katie? Nie ruszaj się. Jesteś tak głęboko w śniegu, że sam nie będzie w stanie cię stamtąd wyciągnąć. Te zadanie będzie dla super ciężarówki. Karl, mała Katie zablokowała się w śniegu. Czy mógłbyś pomóc? Doskonale. W co przetransformujesz się tym razem, Karl? Wyjątkowy pojazd śnieżny. Narty? Śniegowe buty też? To jest bardzo intrygujące. Ciekawe, co to będzie? Doskonale, super ciężarówko. Dzięki temu na pewno uratujemy ją. Jedźmy! Nic się nie martw, mały Francis. Super ciężarówka już tu jest i zaraz wyciągnie małą Katie z tarapatu.
Super ciężarówko. Czy widzisz stąd małą Katie? Doskonały pomysł. Wznieśmy się na wyżyny. Zobacz, tam jest. Użyjesz tej samej drogi, którą użyła mała Katie? Powodzenia, super ciężarówko. Wow, to było fenomenalne. Użyjesz swoich butów śniegowych, żeby obejść małą Katie, ale tym samym nie zapadniesz się w śniegu? Wow, super ciężarówko. Nieźle się namachałeś tą łopatą. Mała Katie, byliśmy dzisiaj przerażeni, ale całe szczęście jesteś już bezpieczny. Ale dzisiaj mieliśmy przygody. Ale nasza przygoda nie jest jeszcze skończona. Super ciężarówka ma dla was małą niespodziankę. Gorącą czekoladę. Jak to miło. Super ciężarówko, dziękujemy ci za uratowanie nas. Oraz za to, że mała Katie na zawsze zapamięta tą przygodę. Na zdrowie, przyjaciele. Hej, Jerry! Wow! Dokąd jedziesz w takim pośpiechu, Jerry? A, widzę, po prostu chce ci się szybko jechać. Czy coś nie tak, Jerry? Wyglądasz, jakbyś właśnie zobaczył ducha. Ostrożnie, Jerry! Ten most jest w bardzo złym stanie. Zobacz! Dzieciaczki są tam uwięzione! Wow, ten most zaraz się załamie, a dzieciaczki nie mogą stamtąd uciec. Masz rację, Jerry. Musimy szybko zawiadomić super ciężarówkę o pomoc. Hej, Carl! Chyba te liście będą musiały poczekać. Miasto samochodów potrzebuje cię, żebyś zrobił coś bardzo ważnego. I to szybko! Most zaraz się zawali, a pod nim są uwięzione dzieciaczki. Tak jest, Carl! To się nazywa moc! Szybko! Do twojej jaskini! W jaki pas przetransformujesz się tym razem, Carl? Carl, czy to jest to, o czym myślę? Chyba nie sądzisz, że odkurzacz załatwi tę sprawę. Dobrze, super ciężarówko. Dajmy temu szansę i zobaczmy, jak sobie z tym poradzisz. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, super ciężarówko. To wygląda jak jakiś statek kosmiczny.
Jedźmy do tego mostu. Dobry pomysł, Jerry. Nikt nie powinien przejeżdżać przez ten most, dopóki go nie naprawimy. Dobrze, super ciężarówko. Mam nadzieję, że to podziała. Super ciężarówko, to działa! Włączmy pierwszy bieg. Cofnij się trochę, Jerry. Zaraz może się wydarzyć coś niesamowitego. Już dobrze, dzieciaczki. Super ciężarówka. Już tu jest. Uważajcie. Wow, to było niesamowite, super ciężarówko. Dziękujemy! Upewnijmy się, że ten most będzie naprawiony, żeby nie stwarzał więcej niebezpieczeństw. Hej, Jerry, zaczekaj! Jerry, zatrzymaj się, to zbyt niebezpieczne! Ale się popisał! Dzieciaczki, pamiętajcie, żeby nigdy tak nie robić. No, na dziś wystarczy. Dziękujemy ci, super ciężarówko. Do zobaczenia. Następnym razem! Wygląda na to, że nasze miasto samochodów będzie miało zupełnie nowy ratusz. To chyba tutaj będą te ogrody i uliczka. Hej, chłopaki! Wykonujecie świetną robotę. Kiedy będzie wielkie otwarcie? Jutro? Mało czasu. Całe szczęście, już prawie skończyliście. Chwila, moment. A to co? To jakiś kryształ. Tam, gdzie jest jeden kryształ, zwykle jest ich więcej. Może powinniście kopać dalej. Och tak, musicie skończyć budowę na czas. Może super ciężarówka mogłaby nam pomóc? Hej, Carl! Wygląda na to, że ciężko pracujesz. A może masz ochotę na chwilę przerwy? Ekipa budowlańców znalazła kryształ, kiedy kopała. Może być ich tam więcej, tylko potrzebuje pomocy w ich kopaniu. Czy mógłbyś im pomóc? Dziękujemy, Carl! Jesteś skarbem! Czas teraz wybrać pojazd, który się przetransformujesz. Hej, Carl! Co myślisz o tym? Masz rację. Kopanie to nie problem dla naszej ekipy. Ale nie mają sprzętu, żeby przenieść tą całą ziemię. Ta wielka wywrotka będzie idealna! Wow, tylko spójrz na rozmiar twoich kół! Te siłowniki pewnie uniosą twoją wywrotkę. Wow, jesteś naprawdę wielki! Super ciężarówko, teraz jesteś naprawdę super! Czas brać się do roboty.
tam są super ciężarówką. I wygląda na to, że są gotowi na wykopanie więcej skarbów. Ekipo, możecie załadować tą ziemię na super ciężarówkę, która jest wielką wywrotką. A potem super ciężarówka wrzuci tą ziemię z powrotem. Tylko spójrzcie na te skarby! Wow, ta dziura jest naprawdę ogromna! Lepiej szybko ją zakopmy, żebyśmy zdążyli ukończyć nasz ogród! Super ciężarówko, dziękujemy ci za twoją pomoc. Bez ciebie naszej ekipie zabrałoby to cały dzień. Co teraz zrobimy z tymi wszystkimi diamentami? Udekorujemy nasz ratusz? To świetny pomysł! Wszyscy z miasta samochodów będą mogli je podziwiać. Wow, to takie miłe! To jest prezent dla ciebie, super ciężarówko, za tą całą wspaniałą pomoc! Powodzenia z wielkim otwarciem, ekipo! I jak zawsze, do zobaczenia w następnym odcinku! Mamy tutaj pościg! I wygląda na to, że Tyler ucieka przed patrolem policyjnym! Jeżeli mnie zwolni, na pewno zaraz będzie miał wypadek! Hector, obróć się! Matt, Frank! Zjedźcie z autostrady, albo go stracicie! Świetnie! Są coraz bliżej! Chwila, moment! Gdzie Tyler jedzie? Wygląda na to, że Tyler jest w kłopotach! Jest tylko jedna osoba, która mogłaby nam pomóc. Hector, jedź szybko zawiadomić super ciężarówkę! Karl! Patrol policyjny potrzebuje twojej pomocy natychmiast! Ścigali Tylera, który jechał zbyt szybko. Próbował uciec, jadąc prosto w góry. Ale teraz nie może się zatrzymać. Tak jest! Monster Truck będzie idealny do tego zadania!
Wow, tylko spójrzcie na te zawieszenie. Gumowy zderzak? Doskonale. Ten hak na pewno się przyda do złapania Tylera. Okej, jedźmy go złapać. Szybko, zanim zrobi sobie krzywdę. Zleciał w dół wzgórza, superciężarówko. Tylko ostrożnie, tam jest bardzo ślisko. Nic się nie martw, Tyler. Superciężarówka już jedzie. Superciężarówko, co ty robisz? Tyler zaraz w ciebie wjedzie. Oczywiście. Użyłeś przednich opon. To był dobry pomysł, żeby zatrzymać Tylera. Wszystko w porządku, Tyler? Dobrze. Super ciężarówka zabierze cię teraz z powrotem. Okej, wszystko gotowe. Dobra robota, superciężarówko! Mogłeś mieć bardzo poważny wypadek, jeżeli superciężarówka nie zatrzymałaby cię w porę. Tak jest! Tyler, jeżdżąc zbyt szybko, powodujesz niebezpieczeństwo. Całe szczęście nauczyłeś się tej lekcji. Do zobaczenia następnym razem, chłopaki! Tyler, uważaj na siebie! O nie! Mam nadzieję, że uda ci się uratować garaż Toma. Tyler jest w środku uwięziony. Pospiesz się, Frank! O nie! Pompa się teraz zepsuła! I co teraz? Bardzo dobry pomysł, Frank. Super ciężarówko! Uratuj Tylera! Zobacz, Karl! Fajerwerki! Czas się wziąć do roboty!
Wow! Karl, to było klawę w dechę! Teraz musimy szybko wrócić do garażu Toma! Frank, super ciężarówka już tu jest! Nic się nie martw, Tyler! Super ciężarówka zaraz cię uratuje! Tak jest! O nie! Super ciężarówko! Płomienie zbliżają się do Tylera! Co teraz zrobimy? Świetny pomysł! Doskonale! O nie, dach wciąż się pali, a woda nie chce ugasić płomieni. Zaczynam się martwić. Masz jakiś pomysł? Piana? Ciekawe, do czego to się przyda. Wow, masz też wysięgniki? Teraz możesz dosięgnąć tych płomieni na górze i je ugasić. Fenomenalnie! Płomienie zniknęły! Tak się cieszymy, że nic ci nie jest, Tyler. Masz rację. Nie wiem, gdzie pojechała super ciężarówko. Tak jest, super ciężarówko! Uratowałeś nas wszystkich! Do zobaczenia, Tyler! Pa, pa, Frank! Do zobaczenia, przyjaciele! Do zobaczenia w następnym odcinku! A. Cześć, dzieciaczki! Wygląda na to, że świetnie się dzisiaj bawicie! O, to taki miły z twojej strony, mały Tomie. O nie, co się stało ze zjeżdżalnią? Ktoś kradł atrakcję z waszego placu zabaw? To okropne. Bardzo dobry pomysł, mała Katie. Super ciężarówka zaraz złapie tego winowajcę. Zobacz, Karl! Fajerwerki! Czas się przebrać! Wow! Karl, to było niesamowite!
superciężarówką. Wyglądasz tak samo. Co się zmieniło? Wow! Jesteś kameleonem? Prawie zniknąłeś całkowicie! Musisz szybko odkryć, kto ukradł atrakcję dzieciaczkom z placu zabaw. Dzieciaczki, mam dobrą wiadomość! Super ciężarówka już tu jest! Doskonale! Może najpierw się schowaj i zaczekaj na tego złego! To jest świetny pomysł, Karl! Wy też się schowajcie, dzieciaczki! Szybciutko! Co? To Tom Holownik? Szybko za nim, superciężarówko! Wow! Jesteś prawie niewidzialna! Ciekawe, co on będzie robił. Już wiem! Tom odmalowywał te wszystkie atrakcje. Tom! Wszyscy szukali atrakcji z placu zabaw. Wiesz, powinieneś najpierw wszystkich powiadomić, że będziesz zabierał je do siebie. Ale my wiemy, że chciałeś zrobić dobrze. Czy zdołasz zwrócić wszystkie atrakcje na plac zabaw jeszcze dzisiaj? Wow, Tom, wykonałeś kawał dobrej roboty. Nasz plac zabaw wygląda fenomenalnie. Masz rację. Nie wiem, gdzie poszła superciężarówko. Tak jest, superciężarówko. Znowu nam pomogłeś. Do zobaczenia, dzieciaczki. Bawcie się dobrze.